Dzisiaj jako uczestniczka konferencji w Akademii Bielskiej, czy nawet jako jedna z organizatorek? Na pewno jako jedna z współorganizatorów. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin zwróciło się do Akademii z takim zapytaniem, czy moglibyśmy wspólnie zorganizować seminarium w całości poświęcone bezpiecznemu, odpowiedzialnemu stosowaniu środków ochrony roślin. No i tutaj mieliśmy bardzo gorące przyjęcie i zorganizowaliśmy wspólnie takie wydarzenie. Zgromadziliśmy mnóstwo osób na widowni, także myślę, że możemy powiedzieć, że jest to zagadnienie, które z jednej strony jest bardzo ciekawe i ważne, a z drugiej strony po prostu jest potrzeba, żeby takie spotkania organizować. W Akademii PSOR, którą stworzyliśmy jako Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, tutaj możemy nawet zobaczyć logo tej Akademii. Ja bardzo dziękuję właśnie za gościnę i za możliwość zorganizowania tego wydarzenia Akademii Bialskiej i Zakładowi Rolnictwa i zapraszam Państwa na stronę akademiapsor.pl, gdzie znajdziecie Państwo materiały poświęcone bezpiecznemu i odpowiedzialnemu stosowaniu środków ochrony roślin. No właśnie, ja chociaż jednym pytaniem nawiążę, bo nieodzownie środki ochrony roślin wiążą się z ekologią, z czystym środowiskiem. Czy te tematy tutaj i te takie pytania padały? Oczywiście, jeżeli mówimy o środkach ochrony roślin, zawsze pojawia się kwestia ochrony środowiska i ekologicznego podejścia. I tutaj muszę podkreślić dwie rzeczy, że z jednej strony możliwe jest stosowanie środków ochrony roślin również w rolnictwie ekologicznym. Mamy do tego preparaty specjalnie wyselekcjonowane, a z drugiej strony każdy rolnik, niezależnie od tego, czy ma gospodarstwo ekologiczne, czy tak zwane konwencjonalne, jednak w pierwszej kolejności powinien wybierać preparaty niechemiczne i stawiać na integrowaną ochronę roślin i wykorzystanie naturalnych, biologicznych metod w ochronie swoich upraw. Nie, to już drugie nasze spotkanie. Byliśmy tutaj 4 lata. Jak zwykle jesteśmy świetnie przyjmowani przez Akademię Bielską. Spotykamy się tutaj z dużym zainteresowaniem, doskonałą frekwencją. No i z aktywnością ona się przejawia chociażby właśnie w tej interakcji. Ja staram się swoje wystąpienia prowadzić w taki sposób angażujący także naszych słuchaczy, stawiam pewne zadania, więc tutaj ta aktywność naszych uczestników była dzisiaj świetna. Czy tematy były poruszane trudne, czy jednak ciekawe i warto było w nich właśnie brać to udział w tej interakcji? Przede wszystkim aktualne. Ja swoje wystąpienie miałem na temat dobrych praktyk w stosowaniu środków ochrony roślin w celu ograniczania zanieczyszczenia wód. A więc tych dobrych praktyk, które dotyczą przygotowania cieczy użytkowej, postępowania po zabiegach, zagospodarowaniem zanieczyszczonej wody po zabiegach, wykorzystaniem do tego naturalnych procesów takich jak bioremediacja, a więc wykorzystanie naturalnych czynników biologicznych do neutralizacji. Oczywiście wszystko to w sposób praktyczny, możliwy do wykorzystania w gospodarstwach oraz o takich zjawiskach czy takich zagrożeniach, może mniej znanych, jak spływ powierzchniowy, czyli spłukiwanie środków ochrony roślin do wód, co jest także ważne, oraz zagadnieniom poświęconym ograniczaniu zjawiska znoszenia. Zjawiska bardzo spektakularnego, tego widocznego podczas wykonywania zabiegów ochrony roślin. Czyste środowisko to przede wszystkim stosowanie środków ochrony roślin w sposób odpowiedzialny i odpowiedni, to znaczy środki ochrony roślin same w sobie nie są szkodliwe, jeżeli stosujemy je właściwie. To troszkę w porównaniu z ogniem, prawda? Ogień może być niebezpieczny, jeżeli posługujemy się w nim w sposób nieodpowiedzialny, ale może być bardzo pożyteczny i jest nieodzowny, kiedy posługujemy się nim właściwie. Podobnie jest ze środkami ochrony roślin. Stosowane w sposób zgodny z prawem, zgodny z instrukcjami na etykietach środków ochrony roślin i dodatkowo jeszcze zgodnie z zaleceniami dobrej praktyki nie stanowi zagrożenia. Więc łącząc te trzy elementy, przepisy prawa, dobre praktyki i stosowanie się do zapisów etykiety, możemy osiągnąć ten cel, jaki sobie stawia Europejski Zielony Ład, czyli ograniczenie zanieczyszczeń właściwie do zera. Zakład Rolnictwa ostatnio proponuje i studentom, ale wszystkim i dalej zainteresowanym osobom bardzo ciekawe inicjatywy. Właśnie taka inicjatywa miała w tym momencie miejsce. Była to konferencja naukowa. Tak, zgadza się. Była to konferencja naukowa pod tytułem Bezpieczne i odpowiedzialne stosowanie środków ochrony roślin.
Myślę, że tematyka konferencji, problematyka konferencji była trafiona, ponieważ zaszczyciło nas bardzo wielu znamienitych gości. Przede wszystkim cieszy nas obecność młodzieży ze szkół średnich, głównie ze szkół średnich rolniczych, która tak licznie nas odwiedziła wraz z gronem profesorów. Byli to uczniowie ze szkoły, z Technikum Rolniczego w Ostrożanach, z Technikum Rolniczego w Jabłoniu, również młodzież z Zespołu Szkół Rolniczych w Łosicach, a także z Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej i oczywiście liczni przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. Frekwencja, no myślę, że gdzieś tak na poziomie 160-170 osób. Naprawdę bardzo nas to cieszy. Czy Akademia Bielska, Zakład Rolnictwa od dłuższego czasu współpracuje już z tymi instytucjami? Tak, oczywiście jest to już kolejne wydarzenie. Cykl tych wydarzeń, no niestety został przerwany przez COVID, ale tego typu wydarzenie mieliśmy 4 lata temu na uczelni. Również myślę, że bardzo dobrze zorganizowane. Cieszące się wydarzenie to było, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, bo również to otoczenie społeczno-gospodarcze jest jednak tutaj w naszym terenie, w województwie lubelskim, jest otoczeniem rolniczym.